Słuchajcie. Powiedziałam mamie, że jest brzydka, tego jej nie pokazuję. Pokazać cię? Nie. No a, no to właśnie, to ty się plujesz. Mówi nie pokazuj, a się poprawia. No dobra, słuchajcie, gadamy teraz sobie z mamą, w ogóle łapka w dół, bo jeśli pamiętacie, ostatnio miałam problem z dodaniem filmiku, były problemy techniczne, zablokowali mi filmik przez piosenkę. Ale okej. I w ogóle śmieszne jest to, że zaraz po dodaniu tego filmiku, znaczy po opublikowaniu go parę minut, miałam łapki w dół. I mi kompletnie to nie przeszkadza, bo ja tego jakoś nie przeżywam, bo co tu przeżywać, to tylko jakieś głupie łapki. Ale śmieszne jest to, bo... czyli tak, skoro to jest tak, filmik był zablokowany, czyli ktoś tego nie oglądał. No i najlepsze jest to, że to było zaraz po opublikowaniu, czyli ktoś musiał mieć powiadomienie. Czyli ta osoba, która dała tę łapkę w dół, pozdrawiam cię serdecznie, musiała mieć włączone powiadomienia i nie oglądając tego, po prostu złośliwie dała to. No tak. Więc nie udało ci się, bo mnie to nie złości, ani trochę. Ja sama daję łapki w dół, słuchajcie. Ja daję łapki w dół, ponieważ na przykład oglądam sobie czyjś filmik i na przykład jest cały filmik, jest na przykład 20 minut i nie podoba mi się jedno słowo albo jedno zdanie, które ktoś powiedział, albo po prostu tok myślenia nie zgadza się z moimi jakimiś tam rzeczami i na przykład na tym punkcie jestem bardzo, bardzo wyczulona. To daj łapkę w dół, żeby po prostu, wiecie, się wyżyć i po prostu to jest dla mnie, to jest takie dla mnie do wyżycia się, co nie, więc śmiało, wyżywajcie się. Co? Nie oglądną ktoś, a już z góry założył, że będzie zły. No tak, bo to jest takie perfidne, bo to jest po prostu złośliwe, nie? Ja akurat tak nie mam, ja oglądam całe i wtedy dopiero zadecyduję. Na przykład mam znajomych, którzy na przykład nie dają, bo po co, nie? Ale nie wiem, ja tam lubię. Ja już tak się nie pomyślałam o tym. Ale musiał też mieć powiadomienie. Nieoglądną, a już z góry. Ale musiał mieć powiadomienie, ale musiał mieć też powiadomienie, bo ja na przykład rozumiem, jak tutaj są osoby i wiecie co, wydaje mi się, że to są jacyś moi znajomi, a czy znajomi. A to znajomi, że po prostu się znamy skądś tam albo jakoś się kojarzymy. Bo moi znajomi raczej by mi łapki w dół nie dali. Chociaż mama miała ochotę. No boś mnie, wiesz co, publicznie oskarżyła. No. No. Więc trzeba było dać i się wyżyć. Że ja nie lubię Mercedes. Ja ją po prostu nie lubię. No. Ale to przez to, że przez 7 lat wysłuchiwałam o niej. Ty tak potrafisz komuś obrzydzić. Obrzydzić czy osobę, czy piosenkę, czy cokolwiek, że po prostu, żebyś nawet chciała później to lubić, to nie jest rady. A wy jakie macie dary? Bo ja mam dar obrzydzenia. O co mu chodzi? To czekaj, to idę po niego. Co, jakiś... WTF. Co się zabić? A zaczekaj, to przejdzie obok niego, może przejdzie. On jest słodki. A no jest, jaki był taki uroczy. Ty no weź tego chuja małego. Przestań, jedź. Ale co ty, gościu? Halo, gdzie ty idziesz? Nie, no, jedź, ale jedź, mamo. No jedź. Cześć, słonko. Nie go nie wyrzuci, tłusta kulka jest. A co robi? No właśnie, se drepczy tutaj. A gdzie on jest teraz? No jedź. Ty uważaj. Ale jedź, no. On idzie mi przed maską. Mamo, jedź. Nie idzie ci nigdzie przed maską. No jest przed centralnie przed maską. Nie, ja go wezmę. Teraz on jeszcze czeka. Ej, gościu. Ja nie wiem, jest nienormalny. Dobra, jedź, zobaczymy, czy przejdzie. Najwyżej wyjdę, to widać, że on się boi. Nie bój się, słońce. A jesteś słodki. Jezu, weź się trzymaj, gościu. Weź się tu trzymaj. Dupkę trzymaj, trzymaj, dupkę trzymaj. Przestań. No już. Zsyłam się, psy. No chodź, idziesz? To idę sama. Słyszysz? Okay. Idę sama. O mój gosh, ale pięknie wygląda. Przez tą kokardką umyrcioszka. Kto to jest takim najpiękniejszym koniem na świecie? Dzień dobry. A ja witam panią, będzie się decnie. Będzie się decnie, panią witam. Ja z Markiem jak siedzimy na padoku, to tak sobie z nią siedzę i ona bardzo dużo sobie mieli i sobie ziewa. O właśnie, tak dobry koń. Super, bardzo mi się to podoba. Nie wiem skąd się to bierze i dlaczego, ale się cieszę. Tak, dobry. Super. Chwalę ją za to. A no i Merka też właśnie ucięłam, bo coś mama do mnie zaczęła gadać, ale też nie wiem, czy się nagrało, ale też Merka, wiecie, dużo się tam strzepuje. Właśnie mielem sobie, o tak, mielem sobie i ziewam.
Super koń, tak. Dobry. Dobrze, widzicie, jak ładnie. Tak ostatnio jest, jak właśnie sobie z nią siedzę. To jakoś tak... O, patrzcie, o. Tak, dobry koń, dobry. I czekam, aż ona się wyziewa i tak dalej. Super konik. Sorry, bo ostatnio, znaczy wczoraj nagrałam bardzo dużo instastory. I się rozkręciłam, powiem wam. I idziemy jeszcze odpowiadać na te wczorajsze pytania. Merek, chodź. Widzicie, co ona zawsze robi? Zawsze, za każdym razem po prostu merka. Dzisiaj jest jakaś taka pobudzona. Ona ostatnio co czas jest pobudzona, bo tutaj jest duży wiatr. I tak dalej. Jakaś taka łazi. Nie merka? Łazisz jakaś taka... Ale wejrzyj, stój. Słodko wyglądasz, pokaż się. Jest dużo ludzi w stajni, więc ja się krępuję. Aha, teraz jeżdżą na hali i mnie widzą, jak ja nagrywam. Ale w topa. At your doorstep, say I'm leaving, like it's the end, but I'm lying to myself. Oh, you say you're hurting, I say we'll be friends. It's deja vu again, and I'm lying to myself. Cause I hate when I wish I could let you go. I'm dying to hold ya. And I hate when you call and I hold you close like I know it's already over. Number to leave the photos. I got a routine, yeah, it helps me to forget. Oh, na na, all the bad shit. I wanna let it slide. A couple weeks go by, and you're right back in my bed. Cause I hate when I wish I could let you go. I'm dying to hold ya. And I hate when you call and I hold you close, like I know it's already over. Koło jeziorka, bo z pracy na hali nic o niej nagrałam. Uczyłyśmy się stania się. Stanie, żeby po prostu stała spokojnie, jak ja na nią wsiadam. Nie, nie wsiadałam na nią, tylko po prostu się przewieszałam. Znaczy tak leciutko, nawet nie odrywałam nóg od stołeczka. No i to wychodziła jej bomba. No i też, żeby ona tam podchodziła pod te schodeczki i tak dalej, a nie, że to ja muszę biegać za nią. No i że ja się mogę grać do licia, ona ma stać. No ale w każdym razie nie nagrałam wam nic, bo ja się popłakałam dzisiaj znowu. Pierwszy raz od bardzo dawna. Jak ta nasza kowal mi tam pokazała, było wszystko okej, robiłam tak, Merka była chętna, nawet dosłownie wam tutaj mówiłam, że jest super świetna. I ona jest super świetna i na początku szło jej świetnie, to po prostu tak jak mówiłam, były osoby z nami na hali i była taka osoba, której szczególnie się stresuje. I po prostu się wzięłam, tak się wspiałam sobie, a Mercedes niestety pokazuje mi bardzo mocno moje błędy, czy jak tylko minimalnie się zepnę, to ona już nie pójdzie. I doszło do tego stopnia, że ona nie chciała się ruszyć z tempem, czyli na początku, wiecie, biegała głosem i tak dalej, zobaczyłam tę osobę, to się wzięłam, śpiewam. O Boże, no. Ja by nie byłam w stanie ruszyć tym małpy kłusem, znaczy z tempem. Pobawiłyśmy się troszeczkę, pobiegałyśmy, to akurat było fajne. Trochę tak, wiecie, żeby rozluźnić atmosferę, bo ja no, po prostu, wiecie, siedziałam i ryczałam. Znowu. Teraz ma przyjechać znowu ta nasza kowal. Zaproponowała mi, że możemy trochę się pobawić z ziemi, że ona mi pokaże to i owo. Jestem ogromnie jej za to wdzięczna, tylko powiedziała, że wygospodaruje sobie troszeczkę czasu. Musimy się dogadać i przyjedzie i mi pomoże. Bo ja potrzebuję, tak jak ona powiedziała, że ja potrzebuję nabrać pewności siebie i przydałby mi się koń, który tak jakby, wiecie, pomoże mi w tym. No, Amerka, no chociaż uważam, że pomaga mi i tak, nie?
bo wiecie, ja popełniam błędy, ona mi to pokazuje. W ten sposób mogę się uczyć, ale tutaj raczej nie jest, że ja popełniam błędy, tylko muszę popracować nad swoją głową. A moja głowa... Ostatnio myślałam, że jest dobrze i było dobrze, już się tak nie spinałam, a teraz mam przyszedł jakiś taki okres, że znowu zaczynam ryczeć. To ten dropsik. Dropsik! O, jaki słodki jest! Idziemy Merci robić kopyta, ale powiem wam, że ona jest dzisiaj tak nieznośna. Dzisiaj wszystkiego boi, się płoszy i szaleje i wydziwia. I do tej trawy taka... Dzisiaj cię nie lubię. Marek, słyszysz? Dzisiaj cię matka nie lubi. It's the end, but I'm lying to myself. Oh, you say you're hurting. I say we'll be friends. It's deja vu again, and I'm lying to myself. 'Cause I hate when I wish I could let you go. I'm dying to hold ya. And I hate when you call and I hold you close like I know it's already over. Chodź Merku. Dobry koń. Chodź tu. Jaka krówka. Chodź. Tutaj. Musisz przejść tędy. Tutaj się nie uda. Mam tutaj odprowadziłam Marcioszkę i jadę już do domu. Kelly nie bierzemy, bo powiem wam, że trochę się tak późno zabrałyśmy do tej stajni. Ale jutro przyjadę już wreszcie rano. Tak rano, nie tak jak dziś.